Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś będzie ważny dla mnie filmik, ponieważ opowiem wam, jak 10 lat temu pojechaliśmy kupić konia, jak 10 lat temu kupiłam pampka i jednocześnie będzie film, to film o tym, jak nie kupować konia. Zapraszam. Ale najpierw, zanim przejdziemy do samego zakupu konia, jeśli zastanawiacie się, skąd tak naprawdę wzięła się moja miłość do koni, moje zainteresowanie koni, to może wydać wam się dość dziwne, ale wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego, że spadłam z konia. Mój sąsiad kiedyś dawno temu miał pilnego, karego konia. I wiadomo, typowy koń do pracy w polu. I pewnego dnia sprowadzał go z łąki, z pastwiska i akurat z siostrą szłyśmy drogą i on nas posadził na takiego konia, no i przewiózł nas, no nie wiem, 50 metrów pod stajnię i tuż pod tą stajnią myśmy się ześlizgnęły z tego konia i spadłyśmy i generalnie powinno mnie odrzucić od koni, powinno się ich zacząć bać, ale u mnie było na odwrót, no i jakoś tak zaczęło mnie ciągnąć do nich i tam każdy koń, który widziałam, było wow. Potem oczywiście było moje największe marzenie, czyli posiadanie własnego konia. I tak kończąc liceum, kończąc gimnazjum, kiedy kończyłam gimnazjum ze świadectwem, z paskiem, rodzice, chcąc jakoś nagrodzić tą moją naukę, moje starania, stwierdzili, że w końcu spełnią moje marzenie i kupią mi konia. Jeśli chodzi o wybór rasy, o wybór konia, zdecydowałam, że chcę mieć hucuła ze względu na to, że w książkach było opisywane jako konie rodzinne, mało wymagające, zdrowotne, co oczywiście jest, wiecie, dość... Teraz widzę, że trzeba dość mocno przez palce filtrować to, co czyta się w książkach. No i co? I zaczęłam szukać koni przez internet. Szukałam ogłoszeń z hucułami. Oczywiście miał być to w wałach. No nie chciałam klaczy, nie chciałam oczywiście ogiera, no to tym bardziej nie chciałam mieć, więc wybór padł na wałach. Chciałam młodego konia. Teraz wiem, że to była głupota, ale takie myślenie, młody koń, więc na pewno będzie dłużej ze mną. Więc zaczęłam szukać, wytypowałam trzy ogłoszenia, trzy konie. I tak przeglądając, potem pokazując rodzicom, wybraliśmy konia, który był najbliżej. Najbliżej był pampek. Tak teraz patrząc, jakbym chciała dojechać autostradą, bo wtedy jeszcze nie było autostrady do Krakowa, to teraz patrząc jest około 250 km w jedną stronę, więc pewnie coś niewiele więcej było wtedy. Także stwierdziliśmy, no dobra, to jedziemy oglądać konia. I w niedzielę wyjechaliśmy, w międzyczasie moi rodzice przedzwonili do pani Małgorzaty, hodowcy pampka, bo pampek był w swojej stajni, w której się urodził, że przyjedziemy zobaczyć konika. Okej, nie ma problemu, przyjeżdżajcie. Słuchajcie, przyjechaliśmy na miejsce, oczywiście po kilku godzinach jazdy, bo to teraz nie jest tak fajnie, jak jest, teraz jest autostrada i się tak naprawdę leci. Wtedy jechaliśmy jeszcze tą starą drogą na Kraków, więc no to oczywiście nam zeszło dojechać. I jak zajechaliśmy na miejsce, padał deszcz. Więc konie stały w stajni, stały uwiązane. I słuchajcie, no to rozmowa. Potem pogadaliśmy na temat pampka. Sprawdziliśmy, czy podaje nogi. I generalnie to by było na tyle. Zapadła decyzja, że bierzemy konia. Także słuchajcie, to był naprawdę wielki hardcore, patrząc teraz z perspektywy czasu, z mojego doświadczenia, jakie teraz przez 10 lat nabyłam, to faktycznie naprawdę ten zakup pampka był naprawdę hardkorowy, bo tak naprawdę ani nie wsiadłam na niego, nie sprawdziłam, czy on faktycznie jest ujeżdżony, a w momencie, kiedy go kupowaliśmy, on miał 3,5 roku, więc słuchajcie, on też
pod siodłem chodził tyle, co coś tam chodził, nie? Ze względu na wiek, więc nie miał też prawa chodzić zbyt dużo, mieć dużego doświadczenia w tym. Także tak, podawał nogi? Podawał, no to bierzemy, nie? Także tak, i co? No i potem wróciliśmy do domu, w międzyczasie tam jeszcze moi rodzice dogadali się, że oni nam go przywiozą, no bo myśmy nie mieli możliwości, oni akurat tam nie mieli przyczepę, mieli kierowcę, więc na drugi dzień, czyli w poniedziałek, Pampek miał przyjechać do mnie i to oczywiście był taki, wiecie, dla mnie dzień, ten poniedziałek, kurczę, wow, przyjedzie koń, taki mój wymarzony, którego zawsze chciałam mieć. I z tego, co pamiętam, to już tak było po południu, kiedy oni mieli przyjechać i myśmy wyjechali po nich do miasteczka, bo tak naprawdę jest u nas ciężko tutaj dojechać, więc wyjechaliśmy do miasteczka po nich, żeby ich dalej pokierować. I słuchajcie, była taka ulewa, był tak mocny deszcz, że normalnie drogami płynęła woda i generalnie na takiej zasadzie, że mówili ludzie, że kurczę, no dawno nie było takiej ulewy, tyle deszczu, tyle wody. Swoją drogą w tym momencie też pada deszcz, także muszę nagrywać w siodlarni, a chciałam nagrać do padoku, ale pogoda pokrzyżowała mi moje plany, więc więc w końcu Pampek dojechał, zapakowaliśmy go do stajni. No i potem się zaczęło dalej nasza wspólna przygoda. Ja przez pierwsze kilka dni w ogóle byłam w takim szoku, byłam w takim stresie, że wiecie, w końcu kurczę, moje marzenie się spełniło, ale miałam ciągle obawy, że sobie nie poradzę, że kurczę, to się spełniło, to jest, ten koń jest i co ja teraz zrobię. I wiecie co, tyle brakowało, tyle, żebym zadzwoniła do poprzedniej właścicielki, do hodowcy Pampka, żeby przyjechała i go zabierała, bo ja go nie chcę. Ale ostatecznie został. Później nasza wspólna przygoda, nasze początki, to była masakra. Bo wiecie, ja nie jeździłam konno, wiecie, jakiś tam kontakt z koniem nie miałam, no ale generalnie tak naprawdę ja uczyłam się jeździć na nim. Więc wiecie, ja, która uczyłam się jeździć, Pampek, który tak naprawdę też dopiero zaczynał swoją przygodę z pracą pod człowiekiem, to naprawdę był hardcore. I przyznaję się bez bicia, że naprawdę wiele batów niepotrzebnych dostał ode mnie, czy szarpnięć po pysku. I wiecie, do tej pory boli mnie serce, że to się tak wszystko wydarzyło. Całe szczęście udało mi się jakoś z tego wybrnąć, dzięki internetowi, dzięki książkom, jakoś tak w miarę udało mi się ogarnąć temat i zaczęliśmy się teraz lepiej dogadywać, także w tym momencie wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy. Nasza jazda, moja jazda pod względem technicznym oczywiście to jest, wiecie, kuleje, ale generalnie Jeżdżę w dopadku, nie mam problemów z jazdą na nim, my się dogadujemy, zawodów nie wygrywamy, ale generalnie nasza współpraca mimo wszystko chyba sprawia, na pewno mi sprawia jakąś przyjemność, jemu mam nadzieję, że też. Chciałabym wam pokazać, jak Pampek wyglądał, kiedy do mnie przyjechał. Niestety album ze zdjęciami z 2010 roku, to zdjęcia, które miałam na laptopie, na dysku. Nie wiem, jak to się stało, ale musiałam przez przypadek go kilka lat temu usunąć. Postaram się poszukać jakieś zdjęcia, może uda mi się coś znaleźć, żeby wam też pokazać, jakim szczypioreczkiem był, jakim młodziaczkiem był. Miał w końcu 3,5 roku, więc faktycznie był takim młodziaczkiem. Teraz to już jest kawał konia. Teraz chyba najważniejsze pytanie, czy żałuję kupno Pampka, czy zdecydowałabym się na jego zakup jeszcze raz?
myślę, że tak, że kupiłabym go jeszcze raz, wiedząc jaki on jest, wiedząc jaki ma charakter, jakie ma serce do pracy, bo pomimo tego, że on kocha jeść, to on uwielbia proces z człowiekiem, naprawdę to jest koń, który lubi współpracować, on się nie lubi nudzić i to widać, to bardzo często pokazuje, ma zawsze swoje zdanie i to co się mówi, że psujesz ją w swoim świecie, to oczywiście jak najbardziej u babka się sprawdza. Psuły są bardzo inteligentne, także Ewa zapomnieli o tym dopisać w tych wszystkich książkach, które czytałam o psułach. Także słuchajcie, nie żałuję jego kupna. Przez te 10 lat Pompek nauczył mnie niesamowitej cierpliwości, opanowania emocji w takich kryzysowych, stresujących sytuacjach. Ja potrafię zachować zimną krew. Naprawdę tyle wspomnień, które ja mam, tyle przygód, które mieliśmy przez te 10 lat i mam nadzieję, że przez kolejne 10-20 lat będzie tego dużo więcej. Naprawdę jestem wdzięczna moim rodzicom, że postawili, że kupili mi tego Pampka, że naprawdę, że jest on w moim życiu i uważam, że Pampero jest koniem mojego życia, jest koniem, który był mi przeznaczony, o, tak, Zuzia też oczywiście jak najbardziej, ale to jednak z Pampkiem nauczyłam się najwięcej, razem uczyliśmy się i to właśnie z nim tak naprawdę, wiecie, zdobywałam moje doświadczenie. Z Zuzią oczywiście też mam inne doświadczenia, to też jest, to jest zupełnie inny kucyk, inny charakter, inne zapotrzebowania, ale generalnie na temat koni, no to jednak Pampek najwięcej mnie nauczył. Mam nadzieję, że domyślacie się dlaczego na początku filmu powiedziałam, że tak ten film będzie o tym, jak nie powinno się kupować konia, bo my tak naprawdę go nie sprawdziliśmy ani pod względem tego, czy on wchodzi pod siodłem, ani pod względem zdrowotnym. Ja miałam to szczęście, że kupiłam konia zdrowego i mu nic nie dolegało, i mu nic nie jest. Oprócz tego, że jest takim zdatnym żarłokiem. Ale generalnie on jest jak najbardziej zdrowy. Także no, wy tak koni nie kupujcie, badajcie konie, sprawdzajcie, bierzcie ze sobą osoby to bardziej doświadczone, które wam pomogą w wyborze koni. Bo zresztą nie patrzcie, nie zagrajcie się z mną, bo ja drugiego konia, jakiego kupiłam, to była chora Zuzia. I we wrześniu minie 7 lat, kiedy Zuzia jest ze mną i po tych 7 latach ona dalej ma chore kopyta, w sensie chore te kości w kopytach dalej są krzywe i tak naprawdę są bardzo małe szanse, że uda nam się te kopyta wyprowadzić, także słuchajcie, nie sugerujcie się mną. To już koniec tego filmiku, koniec informacji, które chciałam wam przekazać w tym filmiku. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, od kiedy nas znacie, od kiedy nas obserwujecie, gdzie nas zobaczyliście, bo tak naprawdę przez te 10 lat zaczynaliśmy na fotoblogu. Chyba tak, chyba zaczęło się od fotobloga. Potem chyba potem wszedło konto na YouTubie. Potem był fanpage Pampka na Facebooku, które swoją drogą nie ja założyłam, tylko która założyła fanka Pampka i które ja potem po prostu przejęłam. No i potem tak to poleciało, potem był Snapchat, no i ostatecznie teraz wylądowaliśmy na Instagramie i tak naprawdę teraz głównie skupiamy się na Instagramie. I oczywiście też tutaj na koncie, na kanale naszym na YouTubie. Także dajcie znać, co w ogóle myślicie o tej naszej historii, o tym zakupie Pampka, bo jak sobie pomyślę, to kurde, ale ja byłam głupia, że tak w ogóle zrobiliśmy. No ale czasu nie cofnę, mimo wszystko wyszliśmy na prostą, także myślę, że te błędy, które ja popełniłam, których się wstydzę, to mimo wszystko jakoś tam Pampek mi chyba wybaczył i
jednak skupia się bardzo na tych pozytywnych rzeczach, także myślę, że jest ok. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.